Czuję od tego idący zapach spalenisty. Widoczny znak szatańskich nominał. Agar Zafanas. Czy to nie wszystko jedno, co ze sił naszych resztek ciała? Wszystko jedno? Nie. A może naprawdę wszystko jedno? Tak. Jabłko pomaga nam przecież do przedłużenia czasu naszej wędrówki po tym łezpadole, a tym samym i czasu naszej pokuty. Teraz ludzi pracujących, diabelska intryga i Krzysztof Gudejko. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo grasz? Pustelnika, ojca scholastyka, żeby było do rymu. A o czymże ta sztuka? Jak sama nazwa wskazuje, o diabelskiej intrydze. Dużo się dowiedziałem. Trzeba przyjść na spektakl, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej. Dowiem się jeszcze więcej, ale niestety telewidzowie się nie dowiedzą, bo wolno mi nagrać tylko kilka minut, a więc proszę o treść. Główny bohater wplątuje się w środowisko diabłów, które chcą uzyskać duszę dwóch niewinnych osób. Broni tychże osób, sam wplątując się również w diabelską intrygę. Gdyby nie twój wąsik i nie twoja broda, to myślałbym sobie, że siedzę przy platynowej blondynce. Dziękuję. Ach, nie ma za co. Teatr ludzi pracujących. Kiedy powstał? Żeby nie skłamać, 4-5 lat temu. I oczywiście nie jest to wasza pierwsza premiera. Nie, wcześniej wystawialiśmy już Nóż w plecach i Mieszczanin na Szlachcicem. Zadziwiony jestem, że ludzie, którzy normalnie przecież pracują, potrafią jeszcze być w takim teatrze, grać na scenicznych deskach. Tak, to jest generalnie wspaniała grupa, mimo iż paru członków się zmieniło od pierwszego naszego występu, ale rzeczywiście trzeba mieć coś w sobie, żeby spotykać się raz w tygodniu po pracy. Jedyna osoba, która nie pracuje w tym teatrze, to ja. Żeby tworzyć postaci na scenie, żeby utrwalać dobre nawyki i żeby w efekcie końcowym zobaczyć reakcję widzów z uśmiechem na ustach i brawami na końcu. A widzów macie pełne sale, czego wam zazdroszczę? Trochę. No jesteśmy w tym roku rzeczywiście pod wrażeniem. Jesteśmy pod wrażeniem, rzeczywiście pełna sala plus dostawki. Myślę, że zawodowi aktorzy chcieliby mieć takie, jak oni to mówią, obłożenie. Jestem przekonany. Raczej brunetka niż blondynka. Chciałbym, żeby miała oczy błyszczące. Brawo. Smukłe. No krótko mówiąc, żeby była piękna. Bija na nasza miłość to bluźnierstwo. W tym teatrze to ludzie, którzy chcieli być aktorami, będąc dzieckiem? Nie wiem. Wiem, jak ja trafiłem do tej grupy. Po przejściu na emeryturę, szukając swojego miejsca w życiu, dowiedziałem się, że powstała taka grupa. Spytałem się, czy mogę być jej kolejnym członkiem. Aprobata była pełna i wciągnęła mnie ta grupa w swoje działania. Twoje nazwisko jest mi znane, ale imię przy nim inne. No parę osób nosi to nazwisko rzeczywiście, ja mam jeszcze czwórkę rodzeństwa, a rozumiem, że... Tak, do tego zmierzam. Nawiązujemy do mojego młodszego brata Jerzego, który jest zawodowym aktorem. Czyli można powiedzieć, że po części jest to rodzinne. Tak, zdecydowanie tak, aczkolwiek to on ma to po mnie, a nie ja po nim, ponieważ ja jestem starszy. Jesteśmy, Jasieńku, jak na zawołanie. A, ale rzecz się zląk. Myślałem, że to ten z rogami. A to tymczasem? A co ty robicie, wy ptaki niebodaki? No,
prezentem baby.